Wejdę jeszcze do sklepu. O. Cześć. Po jakieś pączki. No więc jesteśmy znowu w tej samej poradni, co byliśmy wczoraj, bo wczoraj się nie udało. To jest taka firma, która działa na tej zasadzie, że nie mają swoich placówek, tylko współpracują z różnymi placówkami. Potem człowiek się przez internet zapisuje na wizytę i jako, że nie mają systemu, to po prostu babka z tej firmy, tam ktoś, obdzwania wszystkie placówki, z którymi współpracują i szuka wolnego terminu. Jak znajdzie, to odezwania do pacjenta z informacją, że jest termin umówiony na tą godzinę tego i tego dnia. Tylko właśnie nie mają systemu, więc te placówki nie wiedzą, że ktoś przyjedzie na tą godzinę. No i wczoraj, jak się przyjechali na to badanie, to okazało się, że nie ma już pielęgniarki, która robi tą audiometrię. No bo nie wiedziała, że będzie pacjent. No ale i wtedy po prostu umówili szybko na dzisiaj, z samego rana wizytę, więc jesteśmy, jest pielęgniarka, więc jest szansa, że się uda to badanie zrobić. No więc badania się udały. Which is nice. Nie, o tym chyba już mówiłem. Jakieś mam zawieszki ostatnio. Może za mało śpię. Anyway, Gorza to w pracy, dzieci w przedszkolu, ja jadę do roboty. Ja już po pracy, jadę teraz po Gorzata do lekarza. Która to jej wizyta jest? Chyba piąta. W ogóle proces u niej w firmie, proces w ogóle ogarnięcia badań do pracy, to jest jakiś w ogóle absurd. Już jest piąta jej wizyta, jutro ma chyba jeszcze jedną. No ale piąta dlatego, że tam była wtopa z tą poprzednią. Ale tyle wizyt, każda innego dnia, w innej placówce, w ogóle jakiś absurd. Fakt, żeśmy się teraz, jakby w tych czasach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że mają wszystko na miejscu, szybko i od razu. Stąd jakby popularność na przykład tych wszystkich pakietów medycznych, LuxMedu czy tam innych firm. No ale przyzwyczailiśmy się do tego, bo to jest po prostu wygodne i oszczędza czas wszystkim. W ogóle się jakiś strasznie odcinek o lekarzach wychodzi, w ogóle o służbie zdrowia w naszym kraju. No jakoś tak wyszło, no. Dzień amerykański, mam wyraz. Wiesz, bo to jest tak, że ludzi trzeba uczyć rozmowy z klientem. Jakiego typu task muszę założyć, na jaką grupę muszę go przesłać. Jedliśmy sobie obiad z Sandrą i z Szymonem. Po prostu muszę kilka tiketów zrobić, najwyżej będą je po mnie poprawiać. Bo myślał, że ja w ogóle w stronę nie mam. A no tak, była. Zdzieli się ten system. Więc wystarczy mi tylko dodać grupę. No, zrywanie jest zaraźliwe. Kupiłem sobie właśnie rożka KitKata i ma prawdziwego KitKata w środku. A znalazłeś śrubki? Do tego, tak. Jeszcze muszę znaleźć do łóżka śrubki. Zanim puścimy pranie. Bo śrubki są w brudach. Tylko teraz.
Ohohoho, pycha. O, może jakieś... Co? To jest ten bombon? Nie, to jest talisker. Ale pyszny, ciepełko. Cheers. Może ta usypia kalinę, więc cicho. A to taki mały update. Jest trochę lepiej. No. Dobra. Ale jest progres, jest progres. Można mniej więcej mieszkać już. Wracam do whisky. Ta ulica to jest jakiś kurny absurd. Z terenówki to nie bardzo jest sens się tutaj zapuszczać.